widzą tego wspaniałego meczu. Tak jest. My natomiast przechodzimy do Champions Selectu, a tam bez zaskoczeń Ban Natalię, Wladimira, Karmę. Co to jeszcze się pojawi? Chen się pojawi. No tak, to jest racja. Jestem ciekawy jak Rek'Sai. Dardoch był dobry na Rek'Sai, a Gragas do tej pory był priorytetem jednak w tym best of 5 dla obu junglerów. Nietzsche się właśnie troszeczkę nie przesunie w kierunku najpiękniejszej kobiety League of Legends. No i tak jak mówisz, Chen również wyeliminowano ostatni ban ze strony Teamu Liquid. Czy to będzie wreszcie Bard? Znaczy, jak się okazało, nawet z Bardem na Afrumu Team Liquid może wygrać i faktycznie znowu wystawiony jest Jinteh na AD Carry. No, do ostatniej chwili zwlekają. Eko. Pamiętamy, że Darshan bardzo lubi grać Eko, ale dziwne jest, że tak losowy w losowym momencie tak się pojawiło to. Okej, do tych pytań możemy na szybko poodpowiadać. Tak, bo w Champions League będzie przebiegał bardzo podobnie, będzie Nar, będzie Irelia. No, jak wywołałeś. Poglądał na mnie, kiedy przewidywał, żeby nie było. Przewidział Gnara. Jakich ADC polecamy na gold? Takich, których lubisz grać? Ej na support AP czy tank na niskich dywizjach? Raczej sub AP czy tank? No raczej AP. Ale zależy o czym myślisz. Utility, pamiętaj, żeby kupować utility i wardy. I przy okazji troszeczkę damage'a. Tak, bo Avahir tutaj prowadzi szkółkę Lola. Też jakiś obóz prowadził w związku z tym i ma doświadczenie w coachowaniu ludzi z różnych dywizji, tak więc jeżeli macie pytania tego typu, myślę, że tak, to akurat Michał będzie świetną kandydatem do odpowiedzi. Będę na jakimś lanie, już się szykują, ale w nie najbliższym czasie. Ale będą eventy teraz dużo, we wrześniu, październiku, chodzi i tak dalej. W Lublinie, z tego co wiem, jest jakiś event, na który akurat tak się składa, że ja się wybieram. Tak. Więc 3-4 bodaj września, LAN w Lublinie, pula nagród chyba 15 tysięcy złotych, więc 1500 albo 15 tysięcy, warto się pojawić, bo różne gierki, StarCraft, LOL, Overwatch chyba nie, ale no, warto rzucić okiem, na pewno znajdziecie. No i zobaczmy, tutaj jeszcze było w międzyczasie wybrane Cassiopeia, Gragas, należało się myślę się tego spodziewać. Czemu jest tutaj Fnatic przełożony? Pytanie na stop się pojawia, ale skoro mamy chwilę nie czasu. Nie potrafili naprawić problemów technicznych związanych z brakiem dźwięku. I do wtorku dotrze tam ekipa produkcyjna z ESL TV Polska. I to naprawi, bo we wtorek o 17 jest mecz, przypominamy. Tak, jest też na tym kanale prawdopodobnie o 17 właśnie. Najlepszy jungler na brąz? Taki, co i szybko farmi i szybko gankuje, na przykład Hekari. Tak, myślę, że Hekari nie jest jakoś szczególnie trudną postacią do opanowania. Tak, twoje PWO od Master Animita widzieliśmy w trakcie transmisji. Tak. Dotyczyło oczywiście tamtych, że to nie były randomy, bo rzeczywiście tam Izzyhun między innymi grał, no teraz Izzyhunem. Ale podejrzewam, że ty odniosłeś wrażenie, że to były randomy, bo na tamte czasy nie każdy z tych zawodników... Nie grali w drużynie super, znanej. Tak, no. Nie grali w drużynie znanej. Właśnie stąd, myślę, tutaj o to chodziło Michałowi. Pamiętajcie, że ja tak bardzo dawno temu też oglądałem ten mecz, więc nie wiedziałem, że Puchmandu na przykład nagle wyciągnie się i tak dalej. Dokładnie. No i cóż, wróciwszy do Champions League, no pokazywany Rammus, ale raczej nie zostanie wybrany. Ojej, nie oddajesz Ashki Jinteh, o czym już przekonaliśmy w meczu numer 1 w jego wykonaniu, czyli ogólnie meczu numer 3 w tym Best of 5. No i cóż, Bram oraz Ash na bocie dla Teamu Liquid, Dardoch zagra Gragasem, a Phoenix na Cassiopei. Czy tym razem po raz kolejny zostanie wyciągnięty Viktor, czy też może o coś innego. Kiedyś omdnie mi się palce z lokuje tego Barwika. Nie. To jest tak jak mówię, to jest tak jak Zillian dla Kasinga między innymi. To nie jest belko z bakłażana, które jeżeli nas akurat ogląda, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zobaczmy. Ta sama kompozycja z obu stron, tylko pojawiła się Sivir. Zamiast Jhina. Ten Jhin ma... No... Nie, przepraszam, zamiast Estreala. To mi się podobało. To jest... Sivir jest szybsza. Jak mówiłem. Sivir na 6 levelu, działa już podróżne, ma obrażenia dobre w bitgame, autoataki, boomerang. Aurelion Sol! CJ zrobi to samo, tylko że... zagra szybszą kompozycję. I huki na Aurelion Solu.
tego mogliśmy się spodziewać. Tak, się spodziewałem nietypowego wyboru ze strony TM Liquid. Tak, wpada nietypowy wybór ze strony CLG. Dodatkowo jeszcze Olaf mi się strasznie podoba. Sivir Olaf to jest combo, które w Europie masakrowało przeciwników. I tym razem również, myślę, jest taka szansa. Bo co z tego, że masz Ashkę? Co z tego, że masz Brauma? Co z tego, że masz Gragasa? Ty masz Olafa, on dobiegnie do tej Ashki i ją rozniesie po kątach swoimi toporami. A na to wszystko Aurelion Sol. Widzę go drugi raz osobiście na meczach, które mam okazję komentować. I faktycznie po raz kolejny nam się pojawia Ameryce. Tym razem jednak nie przeciwko Bjergsenowi, który swojego czasu też wyciągnął właśnie tego smoka, ale przeciwko Feniksowi na Huchim. Więc wreszcie coś ciekawego. No i typowe przybliżenie, żeby nam pokazać pojedyncze piksele, po czym oddalenie i widzimy, jak prezentuje się ten stage w Los Angeles. Co mogę powiedzieć? Olaf Sivir jest bardzo dobrym pomysłem na Ashę. Tak, idealny. Chyba nie ma lepszej odpowiedzi. Poza Jaxem. Uważam, że Jax jest świetną kontrą na wszelkiego rodzaju AD carry. Przeciwko może Ezreal'owi gorzej, bo Ezreal ma jakąś shifta. Nafidowany. No tak, oczywiście. Ostateczne line-upy oraz team compy pokazane na waszych ekranach. CLG, Team Liquid win, CLG win, hashtagi, tutaj nie ma Jinte win, chociaż pewnie się pojawi i tak, i tak. No a my przechodzimy na Summoner's Rift, gdzie być może ostatni mecz dzisiejszego wieczoru, a być może przedostatni. 2-1 dla CLG, czy to będzie 3-1, czy to będzie 3-2. O tym przekonamy się już niebawem. Tak i... Jak myślisz? Znaczy nie, no podoba mi się to, że wzięli Olafa i Sivir właśnie. I nie tylko Ashe, ale też Cassiopeia. Jest jedną z tych postaci, na którą jak usiądziesz, to ma problem. Tutaj mowa, że Bjergsen nieraz nie wyciągnął Aureliona Sola. Nie w trakcie splitu, ale ogólnie nim grał i dużo też grał na nim na solo kolejce. Zresztą opowiadał o tym main event, że nie wybierasz postaci, którą ktoś grał często, bo wie jak ona działa i łatwo ją może skontrolować. Teraz rzucony egzos na Jinte, czyżby miał się wywrócić po raz wtóry jako pierwszy w swoim zespole. No jest użyty flash, więc się uratuje. Underthrow go spowolni, przywiązany do ściany. Ponownie niebezpieczna sytuacja, jeszcze Aurelion Sol poszerza jakby okrąg swoich komet, które go otaczają, a właściwie kul ognia. Ale widzimy, że po raz który też ucieka nam Jinte z tej niebezpiecznej sytuacji. Jinte bez flasha. To dobrze, nie będzie mógł sflaszować pod wieżę na drugim levelu. No ale co z tego, jeżeli uda mu się tutaj po raz kolejny ugrać mecz. No zobaczymy, jak to będzie. A serio myślisz, że Team Liquid zrobi drugi win? Biorąc pod uwagę, że głosowałem, że będzie 3-2. Pauza! Tak jest, pauza! Bo ostatnie, czego nam brakowało, to problemów technicznych. Dziękujemy, że się pojawiłyście, jak zawsze, na czas. Przekładamy mecz. A już było ciekawie, ale na szczęście uratowaliście nas od koszmaru atrakcyjnej transmisji. Czuję się jak na polskich turniejach. Ja mam dosyć. A ja nie, jestem przyzwyczajony. Ja chcę meczu. Za mało komentowałeś w Eslu w polskich turniejach. Dajcie mi mecz. No. Nie chcę pauzy, ja nie chcę słyszeć już dzisiaj. Zaraz o pauzy. Wam pokażę, jak wygląda człowiek na odwyku od Lola, prawda? W postaci Bahira, który nie ma meczu. Halo, proszę. Czy on sobie robi selfie? Nie, on macha do widzów. Macha do widzów. Team USA. Typowo. Aha, nie, spokojnie, to nie jest duży problem. Okazuje się, że po prostu światła na jednego z zawodników były zbyt mocne. O, tak, to nie jest przeszkadzałem problem. Przeszkadzałem mu w spaniu. A kiedy coś brzmi, że coś tam dźwięku Kira, bo Yellow Star nie jest problem, to brzmiało to jak problem? Nie brzmiało, a trwało 2 godziny i teraz 2 godziny będą naprawić te szkapa cholerne. Ja mam dosyć, dajcie mi mecz. Myślę, że tutaj oczywiście nie będzie to zbyt długo trwało, żeby... Też z drugiej strony ja też miałem problem z wyłączeniem oświetlenia w studio wczoraj, tak? Tak. Znalezienie wtyczki bywa ciężkie. No ale my z całe szczęście też jakoś sobie z tym poradziliśmy, więc myślę, że technicy amerykańscy również sobie poradzą. Tutaj zawodnicy się rozglądają, śmieją się, w sumie racja, też tak wyglądało w Europie. Też byli zadowoleni. Też byli zadowoleni. Też sobie śmieszkowali. To jest... O, co za pani. Wahir, skupmy się. Halo, mamy meczyk. Znaczy jeszcze go nie mamy, ale... Nie więc mamy, oni nie pokazują, że jakby chcieli więcej światła. Nie a pani tutaj macha palcem. Że nie wolno. Z jakiegoś powodu tutaj się rozgląda ten zawodnik. Ale ta pani.
Too harsh, tak. Powiedzieli, że ma za mocne światło, po czym walnęli mu w twarz, żeby go oślepić. No brawo, nie? No. Grajcie sobie tak. Ale ta pani... Typowy Riot. No sympatyczne. Czy już skończyło się harszowanie światłami? Jeszcze chyba nie. Na spokojnie, więc sobie omawiają taktykę. A oni mają pana. Bardziej, co kiedy robi? Miałbyś panią za sobą, to dawałoby ci to boosta do morali? Mogłoby rozpraszać. Czy troszkę, wiesz, nie chciałbyś zlamić, bałbyś się, że na jej oczach nafidujesz linię i grałbyś słabiej? Ja już na jednym turnieju nafidowałem Unknowna i mi wystarczy. No ty się teraz nie pikuje fiory. Wiesz, pytałem o kobietę, a nie o Unknowna. No ja wiem, ale mi chodzi o a propos fidowania, tak, o którym wspomniałeś. No to nie wiem, no szczerze powiedziawszy, tutaj akurat podejrzewam, że akurat kto jak to? Ale ci zawodnicy no, nie za bardzo cię mogą wracać do tyłu, prawda? Więc nie skorzystałem z tego, że mają... Ale wiesz, że tam ona jest i się patrzy. Tańczy dla mnie. No i jak jej spojrzysz w oczy po meczu, kiedy wyszedłeś z linii 0-3? Jak Huchi jej spojrzy w oczy, kiedy rozwalił go... Huchi najpierw musiałby otworzyć oczy. No faktycznie. Mogłoby być ciężko. No okay. Nie, czemu oni przechodzą do kasterów? Przecież to tylko światło. Króciutka pauza. 120 minut. Laskin minął. No, co mogę powiedzieć. Bywa i tak. Bywa tak. Ćwierćfinały są pełne emocji związanych z technicznymi przerwami. Tutaj oczywiście spoglądam się teraz na czat. Kiedy widzicie, że taki mam smutny wzrok, to ja nie jestem smutny, ja po prostu patrzę na was. To w sumie to zabrzmiało jeszcze gorzej. A, Boże, przepraszam, ten dźwięk mnie zmylił. Już myślałem, że wrócili. Wracamy zaraz. Zaraz wracamy. My jeszcze chwilę tutaj oczywiście pozostaniemy. Chyba, że dostaniemy informację, że testują, jak to było? Najpierw było, że spróbują innego podejścia, a potem, że spróbują backupowego planu, do zapasowego planu podejścia do problemu. Plan B, C, D i E. Myślę, że może zadziałać na przykład, nie wiem, no, zredukowanie ilości światła z tych reflektorów. Wyłączenie wszystkich świateł. I komputerów. Wyłączenie wszystkich świateł, tutaj bez epitetu, ale no... A co jeżeli potem będę miał problem z dźwiękiem? To ja wychodzę wtedy ze studia, autentycznie, zostawiam kamerę na nas, wstaję, zostawiam słuchawki i wychodzę. Jak mi napiszą, że mają problem z dźwiękiem, nie potrafią go naprawić. Bo ile można? O, jest, mamy mecz, wracamy z podkrotem do tego spotkania. Żartowałem. Ale najlepsze jest to, że uruchomili tą pauzę i musiał to zrobić Team Liquid, bo... No bo oni spauzowali, prawda? To było przejście, żebyśmy odtalić kamerę. Czyli oni takie, okej, jest okej. Odpalają grę i... A nie, jednak nie. Tak. Ciekawe, czy wiecie, w jaki sposób to zrobiłem, że tak szybko przestawiłem kamerę i jest teraz dalej od nas. Ano? Jesteśmy sami w studio, tak w zasadzie, tak nawiasem. Więc... Pusto. Czyżby ludzie nie pracowali o północy w niedzielę? Chyba nie. Czy to jest nienormalne? Chyba tak. No, nikt normalny nie przyjąłby takiej roboty. Ale... Dobrze, my jesteśmy głupi. Ostatnio o tym rozmawialiśmy, że nie ma chyba w e-sporcie ludzi, którzy działają w e-sporcie, którzy są... Normalnie. Każdy ma coś, każdy jest dziwny na swój sposób, prawda? Znaczy chyba to by się odnosiło do wszystkich ludzi, ale no, zwłaszcza do tych, którzy jakoś są w jakiś sposób związani ze sportem. Na przykład Michał jest rudy, więc no każdy... Więc no każdy ma jakieś dziwności. Krazas jest krazasem, musielibyście go zobaczyć, to byście zrozumieli, o co chodzi. Tak, zaraz będzie, że ja pluję na wszystkich naokoło. Czy nie wystarczy pończocha na reflektor? O! Moment, czekaj. Dobra, dawaj. Już 3 sekundy. Słyszycie tą piękną muzyczkę, słyszycie tą flutnię, na której rozgrywa... Flutnię? Flutnię, no ten flet, ten motyw muzyczny. To elfy Summoner's Rift informują nas, że gra została wznowiona. No i rzeczywiście, tym razem było się bez większych problemów. No i przechodzimy na Summoner's Rift. Całe szczęście... Tutaj uniknęliśmy przełożenia meczu na kolejny dzień, bo to już bym chyba nie wytrzymał. Żaden z nas by nie wytrzymał. Ja bym wytrzymał. Ja lubię pauzy. Było fajnie. Oczywiście, że tak. Lurlo, po raz kolejny ten sam matchup. Pytanie, kto wychodzi, to wyjdzie z niego lepiej tym razem. Czekam na drugi level na bocie. Zobacz, to się dzieje znowu! Ale Jinte teraz nie ma flasha.
Oho, no tutaj jeszcze jeden autoatak w Stixaya, ten stanąłby wryty w ziemię, zestunowany pod concussive blowsami od Mata. A nie fletnie? Fletnie? Nie wiem. Ale ja wrotnie mnie zbiła z tropu, troszeczkę nie ukrywam. X-Miffy na dolnej linii. Asha nie ma flasha, więc bardzo dobry to będzie gank. Zobaczmy, czy on rzeczywiście będzie skuteczny. Jak X-Miffy nie dysponuje Ragnarokiem, ale co z tego? Sana trwała. Jinte jest spowolniony, zestunowany przez Barda i to jest pierwsza krew przelana przez Olafa. Dobry raid tutaj. Uuu, nie! Te miniony! Nie! Tak, ale też pamiętajmy, że Olaf atakuje dużo i szybko, kiedy jest na niskim poziomie zdrowia. To dobrze zadziałało tutaj dla CLG. Dardok się napił, stwierdził, że to jest doskonały pomysł, żeby wejść na dół. Co więcej, flashuje przed siebie. I pytanie jest takie, czy to było dobre zagranie, bo chyba nie! Dardok nam się wywróci. Jeszcze dwa autoataki i Stixaj zakończy ten botlane z bardzo dobrym wynikiem. Dokładnie tak, by krzyknik DT 2-0-1 dla Stixaja. Dziękuję, dobranoc. Boże, czy ty to widzisz? Czy Team Liquid biegnął w... Tak. Okej, okay. 2-0-1 Asha. Powiem tak, no w poprzednim meczu też Jinte się wywalił na początku, ale potem i tak Team Liquid wygrało. Więc ciężko tutaj powiedzieć, kto zwycięży w tym spotkaniu. Jedno jest pewne, pajacerka pełną gemą na bocie. No i... no nie wiem, no... Double buff dla 2-0-1 Sivir może dać symboliczną przewagę na dolnej linii. To było ta jedna beczka wina za dużo dla Dardocha. Albo to jego oślepiło to światło, bo on chyba nie widział Stixaya. Piłeś, nie gankuj! Co on robi? Pięknie Stixi... Ja bym na jego miejscu zbudował BF Sorda. Ja wiem, jak na jego miejscu też zbudował. I Omrekera. To mu pomoże. O, to jest mina typowego lanera, który przychodzi na gank, dżungler się wywraca. A tymczasem na górnej lecce, a propos wywracania się, Stixaj zabija kolejnego zawodnika. Tymczasem tym razem jest to Lurlo. Kuchi czeka w krzaku. Chyba zapomniał o tym, że jego komety są widoczne, jak jest ukryty w krzaku. Chociaż tak jak widzimy tutaj na widoku ze strony Dardocha, który tak trochę tak stanął w miejscu, zaczął rozważać sens życia. Dopiero Olaf go pogonił z tamtego miejsca. No i ta pierwsza wieża zostanie szybko zniszczona przez zespół CLG. 4-1 w czwartej minucie. Jeden kill na minutę. To jest doskonały wynik. Oho, jest teleport. Aha, jest tutaj Marty i Dardo. Myślałem, że 1-4 się teleportuje, co skończyłoby się szybkim dive'em. Stałby w czapę tutaj Lurlo. Ale oczywiście... oczywiście był tutaj Team Liquid. Nie wiem, czy mogą powstrzymać to. Pamiętaj, że Red Buff w tym sezonie działa na wieżę i tak naprawdę to ułatwia, przyspiesza ten push, mimo że to jest tak naprawdę wieża na topie, która jeszcze ma wzmocnione fortyfikacje. Zobaczymy, skończył się Red Buff, wieża na bardzo niskim poziomie życia. Kilkudzy tutaj również spadają dla Mata, bardzo ładny Cosmic Bind na Afromu, ale kto jak to, ale Afromu jest akurat niezły. Tak jest. No, tymczasem Huki pojedynkuje się z Feniksem, nie trafiona kometa, tak za szybko zdetonowana troszeczkę i Feniks jeszcze tutaj posiedzi na tym midzie przez jakiś czas. Bardzo przyjemnie mi się ogląda w ogóle matchupy, gdzie są wyciągane jakieś nietypowe piki, do tych na pewno należy Our Lion Soul, bo nie jest zbyt często wybieraną postacią. Dlaczego? Moim zdaniem dosyć trudna, ale też z drugiej strony bardzo fajna, bo widzę pewne podobieństwo do Ryza. Ona też się tutaj, w sensie Aurelion Sound, bardzo mocno polega na zmienianiu pozycji w trakcie teamfightu. Opiera się właśnie o tą mobilność, o to chodzenie po prostu wokół teamfightu. Jedyna różnica polega na tym, że tutaj masz tą aurę i to ona zadaje główne obrażenia, podczas gdy Ryza jeszcze musisz rzucać, używać klawiatury. Jedyna różnica między Ryzem i Aurelion Sound jest to, że Aurelion Sound to nie jest Ryze. Ale poza tym styl gry, no gdzieś jest. No tak, bo biegasz cały czas wokół celów, cały czas zmieniasz tą pozycję. No. Czyli Singe też jest Ryzem? Na swój sposób tak. Ale to brzmi jak kiedyś Arkwell, co on powiedział, Jezu, że Wiktor na topie to jest jak Amumu. Czekaj, spróbuję zrozumieć, w sensie dlaczego. Czekaj, zrobiłeś było na samym starcie, próbujesz zrozumieć Arkwella. Truskawkę? Wierzę, wyścig o pierwszą cegłę, jak to ujęliśmy już tutaj, wygrywa Counter Logic Gaming. No i póki co... w ogóle wygrywają, wychodzi, tak no, powiedzmy sobie szczerze, że jak na bocie Dardok stwierdzi, że sobie odda radośnie killa, tak bez powodu, no to muszą tutaj zawodnicy z połowy CLG uzyskać jakąś przewagę. Ja bym tutaj chętnie zobaczył walkę o inhibitor w 10 minucie meczu. Dlaczego by nie?
Zobaczmy. Team Liquid na topie. 2000 przewagi. To będzie chyba tym jeden z tych meczów. Loser. Tak jest, typowa Ameryka. Jedziemy, panowie, let's go! Ale pod Rejka! Jednak pod Rejka tutaj cofną się zawodnicy zespołu CLG. W sumie całkiem słusznie, bo wiemy, że Team Liquid raczej nie pokusi się o podjęcie Heralda w tak wczesnym etapie turnieju, w wczesnym etapie mapy. No i Caution Drake za darmo podjęty przez zespół CLG. Chociaż widzimy, że już nadchodzi mat, ale to może być zła decyzja. Jest tutaj magiczna podróż, więc w zasadzie CLG nawet nie podejmie tej walki. Szkoda. Czemu szkoda? Kibicujesz Team Liquid? Nie, lubię patrzeć, jak się mordują. Subtelne hobby. No, ty też to oglądasz, więc... Coś cię musi bać. Tutaj ładnie związany Dartok z Red Buffem i zobaczmy, czy uda się go wywrócić, jak został zagrany przez Aureliona Sola. No i pytanie jest takie, czy Dartok z tego ucieknie. O, Voice of Light zadaje ogromną ilość obrażeń spowalniania przeciwników, ale Fenix cię odpala, jest zagrany Exos, ale to nie wystarcza. Matt tutaj ginie, przepraszam, zabija Aureliona Sola, podczas gdy ta strzała Orlo od Jintae. Tutaj w pozycji do Flasha Blade Surge pod wieżę, ale nie zaryzykuje, poczeka na miniony. Pamiętajmy, że X-Miffy nie ma Ghosta, nie ma Ragnaroka. Afrom mu natomiast ma flasha. Czy oni tutaj pójdą? Za ryzykowne chyba. Za ryzykowne. Sivir już tutaj nadeszła, muszą spasować. Na trzecie, bo nikt nie chciałby komentować amerykańskich LCS. Nie jesteśmy normalni. No co już można powiedzieć? O, chyba się opłacało, ale ta beczka Dardocha bardzo słaba. Przecież moment jest, że to by chciał. Dobra, dobra. A. Zgadzam się, niech będzie. Ale Dardoch tutaj, tak jak wspomniałem, tragiczna decyzja tego zawodnika, ale urywamy w połowie tego ten replay, mimo iż ta strzała leciała w taki dosyć ciekawy sposób, bo ona miała szansę trafić, gdyby nie to, że poleciała zupełnie złą stronę. No i wracamy na botlane, gdzie obserwujemy niekończącą się falę złota w rękach Stixaya, który z szybko szedłem pozbywa się naprawdę ogromnej ilości farmy. 3-0-1. Ale trzeba przyznać, że Jintae nie traci w farmie, więc... Jakoś daje radę rotować po mapie i zgarnąć falę minionów, ale też pamiętajmy, że dużo czasu Stixaj spędził na topie, puszując razem z CLG tą wieżę, którą ostatecznie nie wzięli. Także tam free farm miał Jintae na po prostu Darshana. To nadal pojawia się Bard Unlucky. Oczywiście, Pawle, ale wszyscy zapamiętamy twojego Barda. Pamiętaj, że twoje poświęcenie nie poszło w zapomnienie. Wracając natomiast do równie spajacowanego meczu, co pajacerka odbywała się przy stole kasterskim jeszcze kilka tygodni temu, widzimy Dardocha, który radośnie męczy kraba na rzece. No i po tym, jak już Grażyna rozłożyła swoje rogi, żeby przyspieszać zespół Team Liquid, przejdziemy z powrotem na mida, gdzie Huchi w lekkich tarapatach obity, ale na wchodzie jak Smithy należy się go obawiać, to jest Berserker na 7 poziomie. On w każdym momencie może aktywować swój Ragnarok, rzucając kolejnymi Underthrowami w Jintae. No, stara się go wygonić z tego miejsca. No, zobaczymy. Sivir na dolnej linii zaraz dołączy na środku do swojej drużyny i tam tak naprawdę CLG może uderzyć. Chyba, że planują tutaj wejście na bota. Pamiętajmy, że Aurelion Sol i Bar to bardzo szybkie kombo, jeśli chodzi o rotację i widzimy już tutaj sporych tarapach Lowrow, szybki flash. Powinien wystarczyć. Ich celem była przede wszystkim wieża, a nie życie to playera Team Liquid. Tak jest. No i widzimy, że ta wieża też za długo tutaj nie postoi, zwłaszcza, że ona dosyć wcześnie została mocno nadszarpnięta przez zespół CLG, gdzieś w okolicach chyba 5 albo 6 minuty z tego spotkania. Phoenix cały czas na midzie. Za chwilę wróci tutaj oczywiście Huki i teraz tarapatak znajduje się Cassiopeia. Ładny spell z Stixaya! To było świetne zagranie Voice of Light, spowalnia przeciwnika. No i Phoenix jest tylko pożywką dla Stixaya. Teraz Dardoch body slamuje w kierunku swojej wieży, bo tylko tyle mógł zrobić w tej sytuacji. No trzeba przyznać, że Team Liquid totalnie się pogubiło w tym spotkaniu. No tak i... Phoenix tutaj zbajtowany, traci summonery. To również oznacza, że nie mogą buildować tutaj mida. Szykuje się jakiś dive book, to mega ryzykowne, ale w pozycji X-Miffy. Zobaczmy. Trudne słowa. Jest tutaj nieciekawa sytuacja, świetna skończy. Co genialne było. Już wiem, co zrobiło CLG, żeby pokonać Jintae. Wybrało ADHR, który może wybminąć w bardzo łatwy sposób strzały od Ash. Teraz zobaczmy, Stixa niewiele punktów zdrowia, podczas gdy X-Miffy jest na plecach swojego teamu. Kawka rzucona przez Barda. Zobaczmy, kto jej żyje. A napije się X-Miffy, bo czemu by nie? Teraz Jintae w pałach, spowolniony przez przeciwników. Darshan stara się go dobić, jeszcze dwa autoataki, ale nie mogą się do niego dobrać. Ragnarok pozwoli uciec X-Miffy z tej sytuacji. Darshan to jest jeszcze Zahara, też... powiedz.
Proszę? Co to za Aram? Z trzema liniami. Bawią się na to, zmianę. Ten Aram nazywa się NALCS. Ależ playoffy w zasadzie, prawda? Powtórka z rozgrywki. Felshield, on się obrócił! Cruiser! Właśnie coś mi nie pasowało z tym swoim Felshieldem. Ale no trzeba przyznać, że przeczytał przeciwnika. Bardzo szybko go wykonał tak naprawdę. Dlatego też założyłem, że nie było innej opcji, żeby, niż użycie Spellshielda, żeby minąć tego stuna, ale rzeczywiście tutaj fenomenalny czas reakcji Stixaya pozwolił mu uniknąć tego stuna. 6-3. No, ale bardzo dobry w ogóle seria wykonań Stixaya. Jak najbardziej. No ale Jinteh nawet nie bez powodu dostał własnego hashtaga w poprzednim spotkaniu, prawda? Tak, więc trzeba przyznać, że tutaj festiwal AD Carry. Tylko, że tym razem CLG dysponuje Marksmanem, który skaluje się bardzo dobrze do late game'u wbrew pozorom. W przeciwieństwie do Ezreala, który z czasem również zaczyna odpadać, zwłaszcza kiedy twój team nie prowadzi w mid game'ie i wtedy jest ciężko. Tak, ale Sivir również jest sporym hypercarry w midgame'ie i tutaj ten Essence River wczesny, bo przed 15 minutą, może sporo namieszać w szeregach Team Liquid. Zobaczymy, jak na razie tutaj Matt zestunowany, to nie wygląda dobrze, ale ma za sobą resztę swojej drużyny, przez to bezpiecznie zniszczy Pinka, tak jak sobie zamierzał. 5 osób z czerwonej drużyny na dolnej części mapy, a po przeciwnej stronie Darshan wysłany na topa. No, on tam przez jakiś czas będzie farmił, przepychał tą alejkę. Powinien się też niebawem cofnąć, bo zbyt wielu wardów w tamtej części mapy nie ma. Ten trade fade nie trafiony w nikogo. No ale ładna próba, gdyby udało się wychwycić na przykład Jinteh, to można by było się na niego rzucić. I myślę, że z on the hand od Sivir byłoby to całkowicie wykonalne. No zobaczmy. Magiczna podróż. Podoba mi się zamysł CLG. Po raz kolejny biorą dwie postaci pod jedno combo. Wcześniej Ashe Braum do pikowania ludzi. Teraz Aurelion Sol i Bard, żeby no, w niespodziewany sposób również wyłapywać ludzi. Także cały czas starają się zobaczyć, kto zrobił o jeden krok za daleko od własnego tureta. I starają się od razu jakoś na niego rzucić. Flash na Afromu. Kontra Ghost Phoenixa. Nie trafiono tutaj Cosmic Lightning. Tak jest. No właśnie to jest zaleta Ghosta na midzie. Jeden z wielu powodów, do którego teraz jest grany na niektórych postaciach. On ma dużo niższy cooldown niż Flash. Został fajnie zbuffowany ten sam Narspell i w zasadzie jest bardzo fajny, bo niski cooldown sprawia, że można go używać dosyć frywolnie, tak bym powiedział. Kolejny jest Ocean Drake na koncie zespołu CGL, czy na pewno nadchodzi Dardoch. Po tych pijanych akcjach na bocie możemy się zastanawiać, czy aby na pewno dobrze, że on tutaj idzie. No, zobaczmy. Huchy rozpędzony, ale gdzieś zgubił po drodze tą kometę, którą chyba przygotowywał dla zespołu przeciwnego. Nie ma tutaj też strzały od Jinteh, on trafił w ogóle jak Smithiego, więc to wcale nie jest taki cel, który chcesz trafić, bo on w każdej chwili może odpalić Ragnarok. Nie mają tutaj strzału od Ashe, raczej odpuszczą te Ocean Drake. Nie ma co ryzykować, są 4000 widzieli. No i dwa smoki, tak wspomniałem chwilę wcześniej, na koncie zespołu CLG. Counter Logic Gaming, no, tutaj they live up to their name, jakby to powiedzieć po angielsku, czyli tutaj jakby no, udowadniają, że ta nazwa zespołu nie została wybrana bez przyczyny i w jakiś sposób skontrowali to, co prowadziło do ich porażki. Nietrafiony Petrifying Gaze, Huchy, świetny Voice of Light i ucieka swoim flashem. Zobaczmy, czy uda się jeszcze tutaj kogoś wyłapać. Jinteh nadchodzi. On jeszcze nie ma swojej strzały. Gdyby tu był jeszcze Arrow, to mógłby być martwy Huchy. No ale teraz... Ale bardzo ładny dźwięk ze strony takiego. Template fade. O, świetnie! W dwie najważniejsze osoby zespołu Team Liquid. Jeszcze teraz trafiony stąd Jinteh wyparowuje chwilę później. Jedyną osobą, która wyratowała się z tej sytuacji, był właśnie Phoenix. Dodatkowo Matt również oberwa w głowę i to będą dwie wieże dla przelewa się przez... Team Liquid nie może jej bronić. Phoenix tak naprawdę by zginął, a tutaj zronuje Darshan nawet z tych bumerangów. Odchodzi midlaner tutaj drużyny czerwonej. Co powiedziałem, jakby podszedł? Żegnamy, panie Phoenix. Żegnamy, panie Phoenix, i nie powstaniesz z popiołów, powstaniesz dopiero za kilkadziesiąt sekund z fontanny. A już nie będzie czego zbytnio bronić na midzie, tylko wierzę od inhibitora. Bardzo słabo rozegrane przez Team Liquid i jednak jedno trzeba powiedzieć. Afromu jest naprawdę dobrym bardem. Jak można tyle razy łapać i Phoenixa, i Jintego, czy tam Fabiego, to wzbudza mój podziw. Tutaj X-Men się bardzo fajnie odzonował Matak między innymi, bo on nie był w stanie w ogóle pomóc swoim teammate'om, podczas gdy reszta zespołu CLG skupiła się właśnie na Jinteh, no, którego nawet sumując... Te reakcje Team Liquid. Tak, no reakcja Team Liquid bezcenna w tej sytuacji. No typowy Bard, no szczerze w tamtym meczu mi się udało
Ale ile razy możesz ryzykować? Ile razy możesz oddawać afro mojego barda? No, uważam, że to był błąd. Mimo wszystko. 1-0-5. No ale nie bez powodu jest określony najlepszym supportem w Ameryce i... No, koleś, który dominował niemal każdy botlane 2-na-2. Teraz dużo osób się kłóciło, zwłaszcza po tym, jakim tutaj niesamowitym łutem szczęścia wykazało się TSM, odnajdując Biofrosta. Ale wciąż Afromu to jest idealna marka amerykańskich LCS-ów. 18 minut ten meczu za nami. 9-3 na korzyść zespołu CLG. Wystarczy jedno zwycięstwo, żeby zakończyli ten ćwierćfinał zwycięstwem na swoją korzyść. Podczas gdy Team Liquid ma w perspektywie jeszcze co najmniej dwa spotkania, jeżeli by chciało tutaj wyjść górą z tego best of five. Póki co przenosimy się na górę, ale Hedgestick sobie bez problemu przeprzeszowuje tą linię. Nie ma już strzały, te. Będzie musiał prawdopodobnie użyć summonerów, ale czy to ma sens? Nie. Rzucił nim jak piłką w ścianę. On rzucił Jinte. Rzucił Jinte. Tymczasem walka pod bazą zespołu Team Liquid. Jak robiła ogromną ilość obrażeń, na nadchodzi kometa! Nikogo nie trafiła, to była duża kometa, naprawdę spora. Póki mógłby tutaj zastanawiać co najmniej ze 2-3 osoby. Ale przede wszystkim... Największy problem TL to olbrzymia przepaść pomiędzy marksmenami. 50 klipów przewagi, 4-0-3 kontra 0-3-1. CLG ma Sivirt, będzie wciskało RK i forsowało walki. To jest tak trudne dla TL, że mogą budować BSRD na Gragasie. To jest jeden z tych meczów. Afro Most XI będą polowali na Dardocha, który rada się sobie maszery przez własną dżunglę. No i dobrze widoczny też za pomocą tego Red Trinketa, który śledzi jego kroki. Zobaczmy, czy ten body nam go uratuje. Jest już przy ścianie, jednak będzie użyty flash, ale Afro jest na posterunku. Pięknie Dardoch grał. Ten pijany Rausz przechodzi sobie, tak maszeruje, bansuje tym brzuszkiem i w sumie z tego. Z tej sytuacji Darshan. Czekał flasha, więc teraz w teorii mógłby po prostu wcisnąć Erkę. Na co czeka pan Jinte? Nie wiem. Liczę na to, że może tutaj szuka lepszej okazji. W ostatniej chwili też podjęty Herald tak naprawdę, na ostatnią chwilę. I wiesz, kto go wziął? Olaf. No, i ten X. Zobacz na robotę, jaką X w tych fightach. Bardzo dobry, tak naprawdę, dobra seria w jego wykonaniu. X-Miffy i Afromu zagrali na wysokim poziomie. Darshan tak naprawdę czwarty raz kontrowany w matchupie, a utrzymuje linię albo ją dominuje. Tych trzech zawodników bym... Aha, no jeszcze w sumie CLG w ogóle dobrze zagrało poza hookiem. No tak. Uchemu zbanowali Syndrę i w cieniu pod swoich teammate'ów mój opinii. Nie gra źle, ale tak. nie gra błyszcząco. Może niekoniecznie, ale... W tym Best of Five jak najbardziej bym powiedział, tak by to wyglądało. Kolejnym smokiem będzie Infernal. No to pojawiło się pytanie o ten konkurs. A propos obstawiania, już tak, no już dzisiaj nikt nie zdąży już obstawić wyniku, bo już trzeba było to zrobić gdzieś do 21:30. Ale przypominam, że co tydzień, za tydzień i za na każdym dniu playoffu. W zasadzie we wtorek też. A, znaczy we wtorek będzie poprawiany na pewno z Fnatic. Tak. Już teraz jest jakieś 150 głosów w puli, ale czemu nie? Możecie dołożyć 151. Tak jest, więc szansa na wygranie tego Mystery Gifta jest, a losowanie nagród będzie prawdopodobnie na koniec playoffów i po finale w Krakowie. Ale jeszcze zobaczymy jak tutaj z tym wyjdzie, bo trochę jest czasochłonne, a też zrobienie to jedną wielką paczką będzie trochę dla nas wygodniejsze, niewątpliwie. Co może zrobić tu? Poddać się. Aha, tak na ten... Cóż, mogą na przykład teraz sprawić, żeby Lurno przeżył tę sytuację. Dobra strzała, zatrzymuje Stixaya w miejscu. Jest rzucony również Frosting... Biting Frost na Stixaya. No i w zasadzie tyle. Ładnie wygoniło tutaj CLG oponenta i ratując powrotem na Barona, na Drake'a, który jest niezwykle cennym, bo to jest ten, który daje 8% więcej AP oraz AD. No i przede wszystkim trzeci smog. CLG w totalnej kontroli. W poprzednim meczu to było 3-10 dla Team Liquid, teraz na odwrót. Ten Aurelion Sol też tak naprawdę trochę zaskoczył chyba TL. Strasznie odgradza tutaj rywali. No i w połączeniu z Bardem mogą robić takie rzeczy, wymuszać flaszę w łatwy sposób. Nietrafiony stun w mata, szkoda. Tutaj może ten sam zabójstwa. Tarcza nie zablokowała czasem? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Pogromcy mitów, wzywamy was.
Tak, być może to zostanie pokazane na powtórce, ale wydaje mi się, że nie. Że tutaj po prostu zdetonowana została ta kometa. Minimalnie zbyt wcześnie. Tak czy inaczej, Team Liquid wyratował się z tej sytuacji. Jintae już nie jest na takim zwycięskim pochodzie, jak to miało miejsce w meczu numer 3. Tego Best of 5. No i Smithy podrażnił Barona. Ten stracił prawie połowę punktów zdrowia. Ale to już będzie kontrola przy Baronie. Zobacz, już wysłali Darshana na bot lane. Irelka tam zbytnio podejść nie może. Już zaczynają Barona tak naprawdę. A jego zadanie to będzie uniemożliwienie tak naprawdę kradzieży przez Dardocha. I razem w duecie z Xmiffy to robią. Zobaczmy, lecą ultimate'y, oba zanegowane przez Xmiffy'ego Ragnaroka i... Ten Viking wchodzi w tryb berserka, musi się wycofać przed trzecim konkluzją w los, mało brakowało i był stun. Potężne obrażenia tutaj od Sivir w połączeniu z Olafem i to wygląda jak cały teamfight dla CLG. Double już się kill. Rzucają w rywali, double kill dla AD Carry, Phoenix próbuje ich powstrzymać, ale nadchodzi tutaj Huki i mamy triple kill. Leci tutaj w tym momencie Lurus pod kwadrę i tylko pytanie, kto dogoni Illiffę. Nie ma tutaj już żadnych narzędzi CLG, żeby doprowadzić do tej wisienki na torcie, ale to i tak 8-0-3, Sivir, która prowadzi CLG prosto do półfinału. A mógł już oddać tą pętę, no zobaczmy, może Jintae tutaj coś ugra, dzięki temu, że jest żywy. Wiadomo, tutaj na pewno nie będzie się dało skończyć tego meczu. Niemniej jednak, ten teamfight wyglądał fenomenalnie dla CLG. Plus kwadra zrobiona przez Stixaya, on wreszcie się odgryza za mecz numer 3. I to było świetne zagranie ze strony tego zawodnika, właściwie całego CLG, aczkolwiek trzeba przyznać, że solowy nerwek Smithiego. Zobacz, że ten Ragnarok tutaj już się powoli kończy i przez chwilę wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie. Ten reset tych konkursów glossów tylko wszystko zmienił. Nie udało się tego czwartego strzału dokonać. No i ten flash przez ścianę, bardzo odważnie wykonanie Stixa, ale on wiedział, że może sobie na to pozwolić. Wyczekał też Petrifying Gaze i ruszył do przodu, jak tylko Cassiopeia była pozbawiona wszelkiego rodzaju ceceków. Czysty teamfight. Czysty teamfight i żadnego podejścia tutaj zamiast Team Liquid, którzy teraz próbują jakoś bronić się przed tą presją przy Baronie, ale nie mają szans, nie mają żadnych samonerów nawet, żeby uciekać. Tylko Dardoch, jakiś Flash Steel mógłby się ewentualnie udać, ale CLG jest taką drużyną, która na to pozwoli. Nie wydaje mi się. Mógł oddać tą pętę, mógłbym chętnie tutaj podrzeć mordę, nie? Że jednak pentakill, ale nie wiem, mieliśmy chyba jakiś wczoraj? Nie mieliśmy wczoraj pęty. Kilka pęt się posypało pod koniec splitu w 8 i w 9 tygodniu. Z tego co pamiętam, Jensen w ogóle strzelił świetną pętę. Ale niestety nie na naszej transmisji. Ale możecie, Paweł się chyba pojawił też na czacie, więc możecie go o to zapytać. Bardzo fajna akcja. Tak, ten to. No i zobaczmy, jest on the hunt, rzucony ten prefer, trafiony w Jintae. On tutaj musi spłynąć, to jest jego moment i dokładnie tak. Chwila, moment, złota postawa została zniesiona i on ginie. Matt również spowalniany, czy on się uratuje, jest ten behind do Irelia, ale to nie wystarczy. Matt wyparowuje, jest odganiany tutaj Lurlo. Dardoch sobie gdzieś tam biega po dżungli, on za chwilę pewnie zostanie wyłapany. Oj, ten domek wylądował na plecach Lurlo. On raczej tak ucieknie, nie jednak tutaj wybucha kolejny teamfight, tym razem w dżungli. Huki oraz Afromu versus Darkhawk oraz Phoenix. Dobry eksplozji w kasy, czy Afromu tutaj coś jeszcze zrobi? Świetny stun od Hukiego, czy on ogra przeciwnika? Otrzymują ogromną ilość obrażeń magicznych na podróż, ale co się dzieje w marze Teamu Liquid? Czy CLG zakończy to spotkanie zanim reszta zespołu zdąży się cofnąć? Na pewno tak! To jest koniec! CLG wygrywa 3-1. Double kill na sam koniec dla Aureliona Sola. Ogra przeciwnika. Nie zobaczymy jednak z tego powtórki, ponieważ to już jest koniec! I CLG wygrywa w tej świetnej serii Best of 5. To już jest koniec i nie ma...